Panie wójcie, gdzie jesteśmy, co widzimy? Jesteśmy na jednej, na krótkim odcinku jednej z 8 ulic, które właśnie kończymy. Zostały nam drobne prace porządkowe związane z uporządkowaniem poboczy. Tak jak mówiłem, jest to inwestycja, na którą się składa budowa od podstaw praktycznie 8 ulic za kwotę ponad 6 milionów złotych. W tej chwili nie ma już w Słowotyczach żadnej drogi ani ulicy, która nie jest utwardzona. Wszystkie drogi w Słowotyczach są utwardzone i w stanie dobrym lub bardzo dobrym. Czy możemy, panie wójcie, wymienić nazwy tych ulic? Jest to ulica Kilińskiego, Pocztowa, Mościcka, Leśna, Mickiewicza i Wyzwolenia i Spokojna. I długa. Dlaczego nie część z ulicy otrzymało kostkę, a część asfalt? Czy to jest właśnie uwarunkowane technicznymi sprawami, czy też natężeniem ruchu? To jest między innymi spowodowane już takimi wymogami technicznymi, ponieważ w niektórych miejscach nie można było położyć właśnie asfaltu ze względu na szerokość, w niektórych miejscach nie można było położyć kostki ze względu na rodzaj podłoża, także to już kwestie, można powiedzieć, projektowe i techniczne tutaj zadecydowały o wyborze konstrukcji drogi. Część z tych inwestycji wiązała się z przedłużeniem ulic, tak naprawdę w pola, ale to również perspektywiczna inwestycja, ponieważ otwiera nam to gminie Słowatycze, samym Słowatyczom, nowe tereny budowlane pod inwestycje. Dokładnie tak jest w przypadku przedłużenia ulicy Polnej oraz ulicy Leśnej. Tutaj czasami mieszkańcy mówią, o bo zrobili drogę w pole. No to nie wygląda tak. To jest właśnie perspektywa rozwoju. My robimy, utwardzamy drogi w te miejsca, gdzie już są działki podzielone, ale albo gdzie według nas powinny zostać działki podzielone, bo w którąś stronę ta miejscowość gminna musi się rozwijać. Nie może się dusić sama w sobie, bo jednak ilość tych mieszkań, domów jest ograniczona wtedy. A jeżeli my damy takie otwarcie na możliwość budowy nowych domów, budowy nowych inwestycji przez mieszkańców, my sobie też tym zapewniamy w jakiś sposób to, że młodzi ludzie będą budowali te domy, będą zostawali w naszej gminie, będą tutaj żyli i pracowali. Ciekawskich bądź żądnych wiedzy bądź właśnie wyjaśnień zapraszamy na geoportale. Tam wszystko dokładnie widać, podział działek scaleniowych i scalenia i gdzie być może w przyszłości jest miejsce nowe osiedla w Słowatyczach. Dokładnie tak. Tutaj akurat jeśli chodzi o ulicę Polną, te działki są podzielone. Jeśli chodzi o ulicę natomiast Leśną, którą też częściowo już wykonaliśmy, tam będzie stworzone przez nas całe osiedle domków. Będzie to 20 domów jednorodzinnych na działkach tak mniej więcej 8-9-arowych. Jest już wydzielone 2 hektary pod ten cel. Pozyskaliśmy 3 miliony złotych jako wkład własny. Naszym wkładem własnym będzie również ta działka. Współpracujemy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości. I to będzie bardzo fajne wyjście dla młodych ludzi, którzy nie posiadają zdolności kredytowej, ale jak to się mówi, posiadają zdolność czynszową. Czyli w momencie najmu takiego domu, gotowego domu już takiego pod klucz, w momencie najmu będą płacili czynsz z możliwością dojścia do własności po iluś tam latach. Czyli ten czynsz będzie jednocześnie tak jakby spłatą w zamian za spłatę kredytu. Za naszych czasów, panie wójcie, czegoś takiego nie było. No niestety nie było. Trzeba się było zadłużać, kredytować, żeby cokolwiek postawić. A tutaj będzie taka możliwość i myślę, że to też będzie bardzo, bardzo, bardzo dobre rozwiązanie dla naszych mieszkańców. Oczywiście. Pociągnijmy delikatnie ten temat. W pierwszej kolejności mieszkańcy z gminy Słowatycze i Słowatycz. Natomiast jeśli będą wolne lokale, być może ktoś przyjezdny, możliwość rozwoju również demograficznego dla gminy Słowatycze? Oczywiście w pierwszej kolejności będą to lokale, domy dla ludzi młodych. Dla ludzi młodych, którzy stąd, z gminy Słowatycze, którzy chcą związać swoją przyszłość z tą gminą. Oczywiście nie zamykamy się na mieszkańców z innych gmin, jeżeli będą chętni, ale to dopiero wtedy, jeżeli pozostaną wolne, że tak powiem, domy mieszkania i żaden z mieszkańców gminy nie będzie chciał z tego skorzystać. Wtedy tak.